Visage Daniel Lorenzo Flamer, non? Désolé. To jest miejsce czyje? Skarżącego. Pan Lorenz Freiman, tak? Tak. Przedmiotem posiedzenia jest zażalenie pana Lorenza Freimana na decyzję prokuratora z 20 lipca 2017 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w zakresie określonych trzech punktach: niedopełnienia obowiązku przekroczenia uprawnień przez sędziego Sądu Rejonowego Warszawy Mokotowa, następnie dopełnienia obowiązku przez prokuratora prokuratury okręgowej i niedopełnienia obowiązku przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, i to zostało, ta decyzja procesowa zaskarżona przez pana Lorenza Freimana, którym przede wszystkim krytykuje decyzję prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa jako naruszające zasady bezstronności, rzetelności, uczciwości, obiektywizmu. Znieważa polskie organy władzy, narusza i łamie prawa zawarte w konstytucji i kodeksach. W kodeksach KPK, czyli w kodeksie postępowania karnego oraz w kodeksie karnym. Oczywiście. Dobrze, w piśmie zaznacza pan tutaj tak na marginesie: sąd właściwy do rozpoznania z wyłączeniem sądów, w których zatrudnionych sędziów ścigam na drodze karnej zgodnie z lista 110 niegodnych urzędu sędziego. Czy odnośnie tutaj składu sądzącego i tego sądu ma pan jakieś zastrzeżenia? Bo nie jest znana ta lista sądowi tutaj, bo nie jest dołączona do akt sprawy. Mogę, tak? No, ale ja pana to pytam. Proszę bardzo. Złożone zostało do akt tej sprawy 3 KP 1595/17 wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów, w tym również pana Łukasza Brodzika. Domyślam się, że pan Łukasz Brodzik to pan. Zgadza się. W związku z tym, w celu ochrony i obrony pańskich dóbr, w pana interesie oraz moim własnym, wniosłem również i pana jako sędziego do wyłączenia tych sędziów tego sądu. Wniosek ten został złożony, jest i powinien być akt sprawy. I w trosce o rzetelność postępowania karnego, wniosek jest skierowany do Sądu Okręgowego, wnoszę jak w piśmie. Mm-hmm. A proszę pana, kiedy on został skierowany? W dniu dzisiejszym. A w dniu dzisiejszym dopiero. Czy ma pan może kopię? Mam potwierdzenie. Proszę bardzo. Skarżący pokazuje wniosek datowany 21 września 2017 przecinek złożony w biurze podawczym tutejszego sądu 28 września 2017 o wyłączenie sędziów zatrudnionych w Sądzie Rejonowym Warszawa Wola, w tym sędziego Łukasza Brodzika,
Jakbym podkreślił jednak, to jest ochrona dóbr osobistych pana Łukasza Brodzika jako sędziego na urzędzie tego sądu. Ponieważ nie znam pana, nie prowadził pan żadnych spraw, nie mataczył, nie chcę pana włączyć do łańcucha matac popełnionych przez pana kolegów, koleżanki tego sądu. Pana Łukasza Brodzika. Proszę pana, sytuacja jest taka, że oczywiście sąd w tym składzie nie może rozpoznać sprawy merytorycznie, dopóki nie zostanie rozpoznany wniosek o włączenie sędziego referenta. Natomiast chodzi o to, że jeżeli pan złożył dzisiaj ten wniosek na biurze podawczym, przed posiedzeniem, to on wpłynie, no taki jest obieg dokumentów, najwcześniej jutro. Jeżeli pan chce złożyć to pismo, bo rozumiem, że chce pan to zachować dla siebie. Ono zostało złożone przez pismo. Tak, ale ja nic w aktach nie mam. Bo pan złożył to dzisiaj. Z biura podawczego, zanim przyjdzie do wydziału i do akt sprawy, to jest co najmniej jeden dzień. Przepraszam bardzo, ja doświadczyłem to, bo tutaj jest wykaz tych spraw. Ja złożyłem pismo przed posiedzeniem i już pismo było w aktach sprawy. No niestety tutaj się tak nie zdarzyło. W tym sensie tak. Ja mam doświadczenie, przepraszam panie, panie Łukaszu, ale szanuję pana i chcę pana uszanować jako sędziego na urzędzie, jako pana, jako człowieka, jako urzędnika, jako sędziego na tym urzędzie tutaj. Dlatego mój wniosek dotyczy również i pana osobiście. Dobrze, ja pana jeszcze pouczę tylko, że, bo tam napisał pan wszystkich sędziów Sądu Rejonowego Warszawa Wola. To już takie pouczenie, działa pan bez pełnomocnika. Zgodnie z orzecznictwem i poglądami nauki prawa, wniosek o wyłączenie sędziów musi wymieniać imiennie wszystkich sędziów. Jeżeli wnosi się o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu, to taki wniosek jest nieskuteczny. Czyli generalnie zdarzają się takie wnioski dość często i one po prostu wymieniają wszystkich sędziów, którzy orzekają w tutejszym sądzie. Lista jest jakby dostępna na stronie internetowej na przykład naszego sądu, gdzie są wymienieni wszyscy sędziowie. To jest tak woli pouczenia. Ja jestem tam wymieniony imiennie, więc na pewno wniosek co do mnie będzie musiał być rozpoznany i w związku z tym akta przedstawiona kierownikowi sekcji postępowania przygotowawczego celem nadania biegu temu wnioskowi, to znaczy w zależności od tego, jak on zostanie potraktowany, ktoś inny musi rozpoznać ten wniosek o wyłączenie. Sąd postanowił posiedzenie odroczyć bez terminu. Celem rozpoznania wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego referenta od rozpoznania sprawy niniejszej. Zarządzenie dołączyć do akt sprawy wniosek procesowy skarżącego złożony pisemnie w dniu dzisiejszym w biurze podawczym. I przedstawić kierownikowi sekcji postępowania przygotowawczego celem nadania biegu wnioskowi. Dobrze, w takim razie na dzisiaj to. W jakim czasie mam złożyć uzupełnienie? Jeszcze raz. Tą listę sędziów, których wyłączam. Proszę. To powinna być taka też decyzja. No tak, bo jeżeli. No tak, właśnie do tego. No bo pan dokonał pouczenia, teraz należy to jednak zakończyć. No więc nie ma żadnej reguły takiej sztywnej, to znaczy dobrze było. 7 dni. Jak najszybciej. Ja zawsze miałem 7 dni na ogłoszenie. To może uzupełniająco pan zamierza włożyć. Ale naturalnie podtrzymuje. Skarżące oświadcza. Tym bardziej, że prezesa Wyszowej Miera też ścigam. Pod punktem pierwszym. I jest na tej liście. Po kolei. Skarżące oświadcza.
że zamierza wniosek swój uzupełnić. Poprzez złożenie imiennej listy wszystkich sędziów tutejszego sądu, z postulatem o ich wyłączenie i uczyni to w terminie 7 dni. Dołączę jednocześnie. Listę 110 sędziów niegodnych urzędu sędziego. Ściganych zgodnie z prawem na mocy kodeksu karnego. W tym 10 sędziów tego sądu, w którym zatrudniony jest pan Łukasz Brodzik. Tak, podnoszę jeszcze raz. W szacunku dla pana chcę pana pozbawić możliwości wciągnięcia pana do tego łańcucha matac, jaki dokonywano w tym sądzie wobec mojej osoby. Dobrze, w takim razie czekamy 7 dni do 7 dni na tę listę imienną z wnioskiem o włączenie tych sędziów. Dobrze. I zostanie on rozpoznany i... Jest do sądu okręgowego kierowany. Ja panu bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.